Za siatkarzami grudziąckiej stali kolejna szansa na ligowe punkty w tym sezonie. Tym razem do naszego miasta przyjechał zespół Orła Międzyrzecz. Spotkanie od samego początku zapowiadało się na niezwykle emocjonujące. I tak właśnie było. W pierwszym secie górą byli gospodarze, którzy wygrali 25-21. Po zmianie stron bilans się wyrównał. Tutaj zwyciężyli siatkarze Orła 25-23. W trzeciej partii znów lepsi okazali się przyjezdni, tym razem w rezultacie 25-22. W czwartym rozdaniu do głosu doszli jednak grudziądzanie, wygrana do 21 i o końcowym rozrachunku miał zadecydować tiebreak. W nim koncertowo ponownie zagrali goście, którzy zaczęli od prowadzenia 7-0, a potem 8-1. Ostatecznie Orzeł Międzyrzecze wygrał 5 seta 15-6 i w całym spotkaniu 3-2. Słabo weszliśmy w tego tiebreaka, 7-0, 8-1. Cuda by musiały zdarzyć, żebyśmy musieli to wygrać. Nieco problemy własne z przyjęciem zagrywki, flot. Także to nieco spowodowało słabsze tutaj wejście w ten tiebreak i już grę w tym tiebreaku. Bardzo dobrze zespół z Grudziądza zagrał. Bardzo dobrze w początkowej fazie meczu przyjmowali. Potem wyprowadzali rozgrywający, dobrze wystawiał, dobrze rozprowadzali piłki i nie mogliśmy ich zablokować. No, ciężkie warunki, niepotrzebną nerwowość sędziowie liniowi wprowadzili. Stal po 4 kolejkach zajmuje 8. pozycję w ligowej tabeli. Słabsza forma grudziąckiego zespołu może wynikać z przebudowanego latem składu. Starają się i to cieszy. Wychodzą na boisko i potrafią walczyć tutaj. Potrzebujemy oczywiście czasu na to, żeby się tutaj zgrać. Do tego dochodzą dość ograniczone działania treningowe, w których nie zawsze mogą uczestniczyć. No jest to druga liga, ma swoje jakby zasady. W znacznie lepszych nastrojach są siatkarze Orła, którzy obecnie piastują pozycję lidera tabeli. Zaczęliśmy też od porażki, potem 3 kolejne wygrane, dzisiaj 4. Może mamy mniej w składzie zmian niż zespół z Grudziądza przed tym sezonem. Naszym, no mówię, dzisiaj zespół z Grudziądza grał u siebie, nas 5-godzinna ponad podróż też pewnie jakieś skutki miała, no ale mówię, ja się cieszę ze zwycięstwa, że chłopacy się podnieśli. Kibiców jeszcze przed rozpoczęciem meczu zainteresował jeden fakt. W rozgrzewce przed spotkaniem udział wziął wspomniany wcześniej szkoleniowiec stali Piotr Gabrych. Później okazało się jednak, że doświadczony trener ostatecznie nie pojawił się jednak na parkiecie. Nie bardzo było potrzeby, żeby tutaj nie wprowadzać. Poza tym wystąpiłem asekuracyjnie, no, pod nieobecność zawodników. Jest nas niekompletnie, nieparzyście, choćby trochę do rozgrzewki, choćby trochę do działań przedmeczowych. Już 7 listopada kolejna seria gier, tym razem Stal Grudziądz zagra na wyjeździe z Treflem Lemborg.